Hej, cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpio i witam was w kolejnym odcinku z Gothica 2 The Returning. Dobra, sprawdzałem głośność, czy nie jest za cicho, ale jest wszystko dobrze. I kontynuujemy przygody z zbieraniem ornamentów. Mamy tutaj już jeden fragment, jest ornament. Jeden jest jeszcze na farmie tego Sekoba i jeszcze jeden z Laresem. Trzeba będzie pójść, więc może najpierw podejdziemy do Laresa. Albo jeszcze wcześniej możemy pogadać z Saturasem, jeśli w ogóle to coś da. Możemy jedynie przeczekać. A człowiek nie wie, komu wierzyć. Nie mu. Czekaj, a jak z nim pogadam? Hej! Może teraz się. Nie. Bieda. Nie pomoże mi ten człowiek. Nie mów, że to nieprawda. Nie ma na co liczyć. Dobra, trudno. O, ale możemy jeszcze z Kawalornem pogadać. Nie można na tym polegać. Lag? Nie wiem. Widzisz? Wiedziałem, że mieli go paladyni. Gdzie się z tobą zgadzam? No. Sama widziałam. Nie musisz mi tego mówić. Nie ma za co. Nie trzeba mi więcej. Czekaj, ty jeszcze czegoś mi możesz nauczyć? Chcę się pewnie. Słyszałam co innego. A. Żadna wielka sprawa. Nic już nie posiada. Sam by na to nie wpadł. No tak, to Watras dalej jest niemowa. Nie chce nam pomóc. To pójdziemy z Larysem pogadać i on nam pomoże w badaniach kolejnego ornamentu. Ja nawet pamiętam, gdzie to jest, tylko tam będzie strasznie niebezpiecznie. Ale Ares gdzie poszedł? Zakładam, że gdzieś tu jest. O, właśnie. Korzystałeś kiedyś z kamienia teleportacyjnego? Nie, ale słyszałem o nich. Magowie wody nie mają jeszcze pewności, co z nimi robić. Ja już jeden wypróbowałem. Powinienem się był domyślić. Istnieje cokolwiek, na co byś się nie poważył? Jeśli nabierzesz ochoty na zabawę w teleportację, to pomów z karczmarzem Orlanem. Może wpuści, chyba trzyma kamień, wyjdź z miasta. Dobra, to już zrobiliśmy dawno. O tym nie mówił. Możesz mi towarzyszyć w drodze przez gęsty las na wschodzie? Jasne, tylko po co się tam zapuszczasz? Nefarius prosił, aby poszukać dalszych ornamentów. Jedno z miejsc, które mam zbadać, znajduje się w środku tego lasu. Rozumiem. Samemu to zbyt niebezpieczne. Nie ma sprawy. Daj znać, jak będziesz chciał ruszać. No to teraz, w tej chwili. To jest możliwe. Dobra, chodźmy. Gdzie teraz? Całkowicie się z tobą zgadzam. Zapuśćmy się w ten gęsty las na wschodzie. A więc ruszajmy. Chodź za mną. No, szybko wstał. Entuzjazmu mu nie brak. Tak denerwuje. Wszystko jest możliwe. A z tym lichwiarzem to ja się kiedyś policzę spokojnie. No. On będzie miał takie psztynk w głowie, że już się nie pozbiera. Może nie dzisiaj, może nie za miesiąc, ale w swoim czasie, kiedy już będę na tyle potężny, to wtedy wykiwam tego biedaka. Naprawdę w to wierzysz? I potem zrobimy co trzeba. Nie mam czasu na takie rzeczy. Na misję zawsze będzie czas, jeżeli chodzi o uzupełniające. Fabułą trzeba się zająć teraz, bo nie będzie potem kiedy. Okej. Myślę, że mnie szybko doprowadzisz tam, bez problemów. No nie chciałbym się nabawić porażek. A jak do tej pory, to nic się takiego złego nie stało. Nic, w ogóle nie ginąłem przez kilka odcinków, co dla mnie to jest dziwne, co najmniej. To właśnie dobrze. To stanowi jakby taki poziom spokoju, który jest właściwie niski, więc nie ma żadnego zagrożenia dla nas takiego bezpośredniego. Coś mi chyba latało koło mikrofonu. Nie wiem, kurde, jakaś muszka, owocówka. Ja próbowała chyba wbić tam w sam środek źródła mikrofonu. No i by mi takie małe
kurde, nano owadzie gówno by mnie rozdupiło. Co tam robi goblin? Tu nie było goblina. Zaskoczenie. Dla mnie przynajmniej. Przemyślałeś to sobie? Naprawdę chcesz iść do tego miejsca? Nie pitul, tylko idziemy, no. Tak, dobrze. Chodź za mną. To nie będzie przyjemne. Aha, kim to interesuje? Zapiszę sobie jeszcze. Czekaj, a zbierałem tu już te grzyby? Zbierałem. Chodź tu, bydlaku. Ło! Ty, zadupił aż 7 expa. No to ostro. A no, szczurki to. Co tam? 7 expa, to jest praktycznie nic. Tak naprawdę. Ja lepiej się będę trzymał magów, czy czarów. Moment, ja sobie jeszcze wypiję coś. O, jeśli w ogóle mam coś do wypicia. A zjedzmy krzewa. Nic mi się nie stanie, jak go zjem. Tu ścierwojadek. Nie jadek. Te. Uważaj za RS-em. A, takie gówno mu nic nie zrobi. Trochę HP mu zada i co, i to tyle. Dobra, tu jakieś grzybki do zebrania. Przydatne rzeczy. Coś jeszcze? Bezpiecznie. Tam chyba wilka wykryłeś. O, biedaczek. Czekaj, my to... Tam jest jakaś jaskinia. Kurde, jakby tylko Lares poszedł w moją stronę, to by mi pomógł. Wdał się w bójkę z wilkiem, ale już mu nie przeszkadza żaden wilk. I jeszcze jeden parszywy stwór załatwiony! Czekaj, roślinki zbieram. Tu uważaj na szkieleta, bo tutaj podobno jest. Aha, chyba już właśnie znalazł go. Żeby cię tylko nie zadupił. Aha. Lola, od kiedy szkielet jest łucznikiem? Te kurde, jeszcze goblin tu chce przyjść chyba. Jezu, on ma przesrane. To on ma przesrane. Oh shit. Aż tak naprawdę źle? To czemu oni idą ścieżką? Oni chcą po mnie, nie? No właśnie, idą w moją stronę. Co za gnoje. Zasrane. Przecież jeszcze mam Laresa na głowie. Te kurde. O kurde. Te, czemu to w ogóle nie reaguje? Nie no. Ja już mam przesrane. Te kurcze, spadówka. Spadówka ode mnie. Ja z wami walczyć nie będę. Lares, ty! Ocknął się? Ty, gdzie jest Lares? Moment. Najpierw to ja wczytam postępy. No, i tak mnie tutaj już zaciukali. No i się zaczyna. Zaczyna się nasza przygoda. Moment, sięgnę po napój. Okej. No nie, no to super, no to Lares szerokiej drogi, nie wiem jak ty to zrobić. Już po tobie, bydlaku! Ja naprawdę nie wiem jak ty chcesz takie coś osiągnąć. Już po tobie, bydlaku! Oj, będzie tragicznie. Nie. Tego nawet nie mogę założyć, bo za mało man znowu mam. Oj. Co ty, Lares, robisz? Ty, chłopie, nie zajdziesz tak daleko. Przecież, kurde... Nim ty to wszystko ubijesz, to ci pół wieku to zajmie, no. No nie wiem, czy to był jednak dobry pomysł, żeby ciebie brać na to wszystko, no. Mam pewne obawy, że ty no, możesz sobie znowu nie poradzić. Dobra, wilczka ubił. Tylko gdzie on to go ubił właśnie? Jednego pewnie tu ubił, tak.
dokładnie. Kurde, spadaj, mucho! Ja pierdolę. I taka jest właśnie robota. Ale przynajmniej zimą nie latają skubane. Ale ci tu jeszcze masz wilka. Tutaj. Hopie, hopie. Te, uciekaj, uciekaj, uciekaj. To nie ma co się z nimi użerać. Teraz idź, teraz idź. O kurde. What the fuck? To ubij tego szkieleta. Nie gadaj, że sobie nie poradzisz z nim. Da fuck. Okej. Okay. Te Lares, Lares, ja wiem, że ty tam żyjesz jeszcze. Ja ci pomogę wstać, ja ci pomogę. Oni sobie poszli. Wstawaj. A, on tu wypije trochę potków. Te, poczekałbyś. No nie poczeka, no patrz co za dureń. Ja mu chcę pomóc, no czekajcie, zrobię save'a. Bo jakby się okazało, że... Aha, zrobiłem dwa razy save'a. O, też może być. Komu to przeszkadza w sumie? A, to kretoszczury. To nie są jakieś... Znowu... Stworzenia... Zdolne do zabijania. O, proszę tu. Tu znowu jakieś... Owady typu... Właśnie polne bestie. Wybij mi je tutaj, bo one też stwarzają pewne minimum zagrożenia. Już jesteśmy coraz bliżej, tak przynajmniej wyczuwam, ale pewności nie mam. No, to już jest tutaj. Tylko on teraz to będzie musiał wszystko wybić. Wybij to, idioto, bo on ci to zaraz spałuje. Fuck this shit. No, ukradłeś mi expa. Te, bij to, bij to. Dobra. Przynajmniej jakoś mi tu pomagasz. Pośpiesz się. Wolałbym nie zostawać tu zbyt długo. No spoko, to czekaj, save'a walnę. Bo jak żeśmy już tutaj wybili to wszystko. A wypijemy sobie coś. O, gulasza zjemy. Działa. The fuck? Coś się zbugowało. Wypijmy tu jeszcze potkę. Są tu jeszcze jakieś szkielety? Był tylko jeden. Okej. Okay. Dobra, możemy pozbierać roślinki, które tutaj zarosły. Dzięki czemu jakoś się wyposażymy porządnie. A tu kolejne jakieś połacie ziół. O, przełącznik. Trzeba bliżej, no niestety. Okej, okay, przełączony. Teraz zbieramy następne rośliny. Gdzieś jeszcze? Tutaj, tutaj jeszcze. Szukamy, szukamy. No, one mogą się dobrze kryć, te przyciski. No, tutaj jest drugi. I ostatni. Dobra, roślinki są nasze. Tam mamy wilka, nie? A, może go ubijemy z tego firebola? Bez problemu. To było banalne. Chociaż ten wilk poszedł w pizdu. Tu nie ma przycisku, co to pewnie tutaj będzie. Te, gdzie ten przycisk? A tutaj nie było go tu? Przecież przełączaliśmy go. Zaraz go znajdę dokładniej.
No tu, tu nie sprawdzałeś. Te, gdzie jest trzeci przycisk? Te. Nie gadajcie. A jest tutaj. Tylko się on tak to schował. O kurde. Kamienne gówno! Kamienne gówno! Tam! To jeszcze jedno z tych nikczemnych stworzeń! Dobra, ładnie, ładnie. Całkiem dobrze. Moje zadanie już skończone. Poradzisz sobie beze mnie. Pewnie. Czas się zmywać. No, to super. Super wykonane zadanie. Praktycznie nie było większych problemów. Chociaż tam raz zginęliśmy, ale co to tam dla nas? Najdziwniejsze było to, że ciało Laresa zniknęło, a on przecież był tylko nieprzytomny. Kto go wie, może coś w nim było więcej niż tylko brak przytomności. Tam nie idziemy, bo tam nas nic nie czeka praktycznie. Dobrze, no to co by tu teraz zrobić? Mamy już ile? No mamy już dokładnie parę. Gdzie mi to w ogóle jest? Teraz przydałoby się jakoś stąd uciec i skierować się na tą farmę tego, kogo tam, bo chyba już zapomniałem kompletnie. No czyja to była farma? O, bodajże... Tak, Sekoba, no. Tam też mają kamienny krąg. Dobra, to jak coś to ZW. Okej, już wróciłem. Kontynuujemy rozgrywkę. I teraz tak, skoro już to pozbieraliśmy, to zbieramy się już do tej farmy Sekoba. Możemy tu jeszcze troszeczkę pozbierać tych roślin cuda niewidy, żeby jakoś zapełnić nasz ekwipunek nieco jakimiś roślinami. Tylko muszę najbardziej uważać na te szkielety. Nigdy nie wiadomo z nimi coś, co jest. Mogą nas tak zaskoczyć, że z tego możemy nie wyjść. Albo jeszcze gorsze rzeczy mogą dojść do tego. Dlatego musimy uważać. I to naprawdę ostrożnie. Ale stąd wyjdziemy. Dobra, tu użyję sprintu. Masz mi to sprincić i to tak mocno, tak szybko. Dobra, gonią mnie. O kurde, to tam strzela. Chyba jakiś, to był ork? Cholera jasna, uciekam. Skoro udało mi się przeżyć, to zwiewam. To był ewidentnie ork. Tylko musiał z kuszy popylać, bo z niczego innego by nie potrafił. No chyba nie z łuku. Przecież to jest ork nieudacznik. Jedyne co mu do łapy to topór czy kusza i nic więcej. Okej, znowu już jestem. Grę mi wydupiło. Wiedziałem, że coś będzie nie tak. Tylko tym razem to tak szybko mi wydupiło grę, że nawet nic nie musiałem robić. Było spokojnie przez jakieś parę tam odcinków, może do 10 max, ale no, wracają problemy techniczne z grą. Ale walić. Tak czy inaczej, idziemy już do tej farmy Sekoba w końcu. Myślę, że mi się to już uda bezbłędnie zrobić. Jak już będziemy mieli wszystko, to... To rzecz jasna, to tepamy się do Nefariusa i oddajmy mu te ornamenty, a wraz z tym się jakby odbędzie rytuał. Może pohandlujemy, widzicie? Oczywiście, mój problem. Ale mi się wszystko dupi. Nie mów, że to nieprawda. To zostawiamy, to też. O, nie, ale on to jakiś szajs. Wszystko lepiej. Tak, rzeczywiście szajs. Widzisz, kolejny szajs. To i owo.
Posłuchał niewłaściwych ludzi. Coś jeszcze tu jest szajsem? Mogę ci opowiedzieć o takich rzeczach. Pierścień ognia, to bym zostawił. Posłuchał niewłaściwych ludzi. O, tu skóry wilka. Dużo by mnie to kosztowało. Coś tam się zarobi na tym. Nie dużo, ale będzie. Dobra. To żadna tajemnica. Może się prześpimy tutaj, bo jakoś w dzień mi się nie chce szwendać. A po drugiej tak mamy dostęp do pokojów. To było wiadomo. No więc właśnie. Prześpimy się do tej godziny jakiejś tam. Chyba zadziałało. Tak. Działa. Czyli to koszmarne sny nie zawsze nas jakby tak nawiedzają. Te ścierwojady się zaspiły. A nie było ich tutaj w ogóle, tak szczerze mówiąc. Dobra, to się spaliło. O kurde. To strasznie dziaba. Takie są skutki, jak się poświęciłem Beliarowi. Ale coś za coś. Zarobiłem najważniejsze na to. Ale oddałem sporo życia. Ale to mi wcale nie przeszkadza. I tak się to nadrobi jeszcze. Ale tu już wilków nie ma na przykład. To jest dość problematyczne. Jakoś mnie to nie martwi, szczerze mówiąc. Zaraz dojdziemy do naszego celu. Jak już to spełnimy, to wracamy do Nefariusa, oddamy mu te ornamenty i zaczniemy najważniejsze rzeczy dokonywać. Gdyby to zależało od nas. Dobra, tam mamy ten kamienny krąg. Sam by na to nie wpadł. Zobaczymy, jak to się potoczy wszystko. Save'a zrobimy, oczywiście. Skoro już tu jesteśmy, to lepiej to zapisać, niż potem mieć pewne niedoskonałości. Okej. Okay. Macie tu jakieś rośliny? Bieda. O nie, jest jakaś roślina. Jestem zdziwiony. Ale szukam przełącznika. Na pewno gdzieś to go macie. Jest, pięknie. Pięknie. Gdzie jeszcze jest? Jakiś przełącznik. Pewnie po tej stronie, albo po tej. Jest. Coraz bliżej. Coraz bliżej. Teraz pewnie tutaj jest. Nie, widziałem. Widziałem moje oczy. Jeszcze widzą. Znowu jedno. Ja się nawet nie patrzę. Straż! Coś mnie dalej goni. Straż! Straż! Niech lepiej to zabiją. O kurde. Nie wyszli z tego cało. Coraz gorzej tam jest. Te! Wszyscy padli. I to tak nagle. Te! Pomocy! Skończ wreszcie z tym czarowaniem! Kurde, tam by się pomoc przydała. Aha. On już ucieka nagle. Mnie tam nie uciekniesz tak łatwo. Aha, jeszcze się wdał w bójkę. O, biedactwo. Przecież to w ogóle go nie pali. Nic mu nie robi praktycznie. Hopie, pomógłbyś. A się tu zbugował. Miło. O kurde. Znowu jedna z tych głupich bestii. Straż!
Te, Sekop! Właśnie. Twoja ręka ojcowska też się przyda. O kurde. Dobra, bijcie go, klepcie go. Dacie sobie już radę. Kobitę podpaliłem. A nie chciałem tego. I exp mi na tym wyszedł. O kurde, zadupił nawet Sekoba. Oj. Marnie. Dość marnie. Myślałem, że oni jakoś mi pomogą. Fuck, teraz idzie po mnie. To gówno zrąbane. Może sobie jednak odpuścisz, wiesz? No chyba, że mam się z tą kurde aż do farmy Onara, nie wiem, w berka bawić. No patrz, no niewiele życia masz. Nie stwarzasz aż takiego zagrożenia. Ty patrz, nie sięgnie. Ale patrz, no to podpalenie też mi nic nie robi, no. Praktycznie ogień jest odporny na niego. Kurde. Aż było niebezpiecznie, powiem wam szczerze. Nie wiem, no trzeba go doprowadzić, no. Cokolwiek. O, tam mam najbliższego najemca. On nam pomoże. On będzie wiedział... Znowu jedno z tych przeklętych stworzeń. Wy jeszcze możecie się dołączyć, proszę bardzo. Bijcie się. Fajnie, że najemnik może być kobietą. Straż! Strzały od łuku też nic nie robią. Dobra, pomożecie mi. O kurde. Jest. Fuck, teraz po mnie idzie. Przecież to gówno jest niebywale silne. Dobra, wasza kolej. Wykorzystam was do czegoś. No, to już to zabiją. Ciągle to potrafi. No, szybko. Pozbyli się tego gówna. To dobrze. No cóż, kosztem kilku ofiar, ale jakoś to poszło. I szczerze mówiąc, mam na to wyrąbane. LOL. To jest chyba ta jego krew. Super. No, po prostu super. No, przy okazji przeszukamy ciała. Co, no co tam to dla nas? A, bierzemy to wszystko. Wywalone mam na to, że on mi tu zginął. Dalej idziemy śladami kamiennej krwi. No to tak to wygląda po prostu, no śmiesznie, bardzo śmiesznie. Ale cóż poradzić. Jakbym to zrobił inaczej, czyli po waszemu, to już bym dawno leżał tam razem z nimi. Albo przynajmniej ja bym leżał, bo tak to poświęciłem dość sporo ofiar. A no trudno się mówi. Coś za coś. Ale przynajmniej jakoś to wyszło. A, przynajmniej farma jest pusta. To skoro jest pusta farma, nikogo tu nie ma, to sobie mogę ich okraść, tak po prostu. A wyrąbane mam na to, wiecie co? Okej, okay. Skrzyneczka numer 1. Zapis sobie jeszcze zrobimy. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Aha, czyli jesteśmy po kluczu, tak naprawdę. Tu coś może być. Tylko znów zrobimy save'a. I jak to idzie? Już złamano. Aj. Tak się bawić nie chcę. Ja chcę to zrobić bezbłędnie. Co warczysz? Nie wiesz, że mi tu warczał. O, udało się.
Ale chyba żeśmy właśnie popełnili dość drastyczny błąd. Nie wiedzieć czemu. Ale chyba Sekop będzie nam przydatny. Choć patrząc na jego ciało, to ja myślę, że on to powinien przeżyć. I tutaj też widzę kolejne ciała leżą, martwe. Martwe trupy normalnie. Kurde, a w tej skrzynce coś jest. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Tylko właśnie ja jeszcze nie wiem, co tam jest tym czymś. No ale chyba Sokół będzie przydatny. Ale jak nie żyje, to już po prostu jest nasz wyłącznie problem. No i chyba właśnie popełniłem największy błąd życia. Nie wiem, to się zobaczy w ogóle w późniejszej fabule. No nie wiem, to się skombinuje po prostu. Ja chciałem to zrobić po mojemu, ale nie wyszło. I wyszło jak wyszło. No ale idziemy już do tego Nefariusa, bo już mam dość czekania. Chciałbym w końcu Jarkendar przeżyć. Ten chyba zdębiał. Nie wiem z jakiego powodu, ale zdębiał. Naprawdę tak powiedział. Jesteśmy śledzi? Nie. Na całe szczęście. Bo już bym miał problem. Ale tak mi się wydaje, że Sokół będzie przydatny, tylko w którym to rozdziale on będzie istotny. Bo ja może nawet wiem, w którym to rozdziale, tylko po prostu mi się spoilerować nie chcę. Ale wiem, że popełniłem ten największy błąd i na pewno teraz... O kurde, tam jest tych ścierwojadów. Od cholery, tyle powiem. Ale na coś będzie trzeba zrobić, poradzić na to, bo inaczej koniec z nami będzie. I nie przejdziemy gry. Albo zawsze pójdziemy na skróty, no. To coś się zawsze wymyśli. Nawet jeżeli już po prostu zabłądzimy, albo po prostu zrobimy jakąś głupotę, no to i tak trzeba będzie jakoś to przeżyć. Dobra, nic mi nie goni. Otwieraj mi te drzwi. Przechodzimy sobie teraz przez portal. Git. Czekaj, tylko z kim tu porozmawiać? Z tobą pohandluję. Hey, powiem, że coś tam powiedz. Masz. Najpierw sprzedaż tego syfu całego. To w ogóle mi nie będzie potrzebne. Coś jeszcze? Nie. Okej, można iść. A to jak już można iść, to ja sobie pogadam już z Nefariusem i oddam mu te wszystkie ornamenty. Chyba wszystkie, hey. To nie jest pewne. Jeśli chodzi o zaginione ornamenty... Tak? Znalazłem je. To naprawdę wspaniale! Teraz mamy je wszystkie. Pozostaje je tylko połączyć. Musimy zjednoczyć nasze siły, by ponownie połączyć ornamenty w pierścieniu. Proszę. To trochę złota w podzięce za twą pracę. Za mną. Uuu, 300 wy. Całkiem dobra wypłata. My może jeszcze dokonamy jakiejś alchemii wstępnej. Jak coś w ogóle damy radę, no nie ma. Zbyt pięknie by to było, aby się to jakoś zrobiło. Okej. Oni tu już wszyscy idą. Będą robić te swoje rytuały całe. A w sumie to my możemy się przecież pobawić portalami. Bo to tak działa, że jak ja się gdzieś, nie wiem, przeteleportuję, to i tak nie będzie miało większego znaczenia. Oni już tam będą. Drzwi są otwarte, to nawet dobrze. Jakieś sygnały były. No i teraz możemy iść z powrotem tam do nich. Tylko że oni już tam będą przy ołtarzyku czekać i przeprowadzą ten cały rytuał.
i będą składać ornament cały z czterech części i otworzymy portal. Tak jak to niegdyś otwieraliśmy w zwykłym A teraz odejdź. Okej. Niech się pobawiam trochę magią. Dobra, starczy już tej zabawy. Hej, ty! Hej, ty! Przeszkadzam im, nie ma co. Został złożony. Super. Ponieważ przyniosłeś nam wszystkie fragmenty, powinieneś umieścić je w portalu. Idź do Saturasa po złożony pierścień. Wtedy, miejmy nadzieję, portal się otworzy. Ale co z dołączeniem do wodnego kręgu? No... Hej, ty! Ja się tak nie bawię, wiecie? Daj mi pierścień. Otworzę portal. Dopóki Watras nie da mi znaku, że mogę ci zaufać, pierścień będzie u mnie. Co? Dobra, czyli widać jednak, że trzeba będzie to zrobić. Ale przecież tak, załatwiłem już sprawę handlarza bronią. Powiedziałem mu o zaginionych ludziach, kto ich porwał, no to już chyba dość dużo znaczy. I myślę, że Watras ze mną będzie zgodny porozmawiać, bo jeżeli nie, to będę miał problem i to gorszego stopnia niż to, co wszystko zrobiłem do tej pory, no. Bo jak dla mnie to jest w ogóle coś pomylone, no. I już idziemy tam. Myślę, że Watras będzie skłonny ze mną porozmawiać. Miejmy tą nadzieję. To wbijamy już do tego Kornis. Porozmawiamy z nim o założonym pierścieniu. Na pewno jeszcze będzie rytuał magów. Znaczy już był rytuał. Chodzi mi o ceremonię bardziej. Przyjęcia mnie w szeregi wodnego kręgu. No i będzie git. Dobra. I teraz te ostatki nadziei. Hej, ty! O! Okej, czyli działa już. Ах да, я совсем забыл. Но для начала ответь мне на один... Ты передал сообщение, лорд? Не, еще не. Więc się pośpiesz. To wiadomość ogrom... Aha, czyli najpierw to musimy zrobić. Jestem gotów wstąpić w szeregi wodnego kręgu. Dostarczyłeś swą wiadomość lordowi Hagenowi? Nie, jeszcze nie. Da, это заслуживает уважения. Pomów z lord... Sądzę, że to... Dowiodłeś swej wartości. Zostaniesz jednym... Niniejszym daję ci pierścień wody, oby pomógł ci znaleźć sojuszników i utrzymać wraz z nimi równowagę tego świata. Szczególnie cieszy mnie fakt, że jesteś pierwszym magiem ognia wśród nas. Niech cię Adano schroni. Idź teraz poznać swych współbraci. Czekają na ciebie w gospodzie Martwa Harpia, gdzie powitają cię wśród nas. Chyba znasz to miejsce. Znajduje się na drodze do farmy Onara. Nie zapomnij założyć pierścienia, tak aby twoi bracia mogli cię po nim rozpoznać. No w końcu. No, czyli mieliście rację, kto tam pisał w ogóle, że trzeba było najpierw te ornamenty znaleźć. One były właśnie kluczem do tych... do tego, aby już rozpocząć... Beliar tchnął w nią... Hej, ty! Dobra, ty się ucisz. Pójdę jeszcze do Lorda Hagena. I w ten sposób otworzymy rozdział drugi. Jeszcze sobie założę własny pierścień. Moje zdanie.
Ale Inos podpatrzył założone. I przemierzył ziemię, by znaleźć człowieka. Mówią to i owo. Szkoda, że nie można więcej pierścieni założyć. Sam by na to nie wpadł. Cóż poradzić. I teraz pogadamy z Hagenem. On w końcu nam odpowie na to wszystko. Dokonamy ceremonii przyłączenia do wodnego kręgu. I skończymy odcinek i w następnym odcinku rozpoczniemy już przygody w Jarkendarze. I miejmy nadzieję, że jakoś już podołamy temu wszystkiemu szybciej. Jak mam się dostać na przełęcz? U mnie jest klucz, który odkryje tobie ворота, ведущие в долину. Однако, прежде чем я тебе его дам, ты должен... В чем дело? Подошедшим до меня слухом, маги воды нашли какой-то странный магический портал. Выясни все, что сможешь. Заодно и посмотрим на что. Ну а после этого... Я посмотрю. Хорошо, тогда ступай. Ага. A to słuchaj, skoro już zacząłem drugi rozdział, to dlaczego mi nie dałeś klucza? No powalone trochę, fuck logic. Ale tak czy inaczej wyszliśmy z tego pierwszego rozdziału w końcu. No i dobrze, jak dla mnie przynajmniej. Teraz będziemy mogli już zrobić więcej rzeczy w tym rozdziale, bo pierwszy już mamy za sobą i bardzo dobrze. Okej, okay. A teraz tak, skoro już to zrobione, to możemy już iść do wodnego kręgu. Ej, ty! Ceremonii. Mam wiadomość dla mistrza Izgarota. Strzeże on kaplicy przed klasztorem. Jeśli podejmiesz się wykonać to zadanie, będziesz mógł sam sobie wybrać nagrodę. Okej. Okay. Możesz na mnie liczyć. Świetnie. Zabierz zatem tę wiadomość i wybierz jeden ze zwojów z zaklęciami. Gdy dostarczysz wiadomość, otrzymasz odpowiednią nagrodę. Okej, to chcę... A daj mi zaklęcie... lodową strzałę. Daj mi lodową strzałę. Dobrze, ruszaj teraz... Dobra, nie trój mi już głowy. O, już 100 expo dodatkowo. Pięknie. Doskonale, i tak już na ciebie czekałem. Zaraz wyślę cię na drugą stronę portalu wraz z innymi magami wody. Masz tropić magnata imieniem Kruk i ustalić, czemu porywa mieszkańców Korinis. My spróbujemy rozwiązać problem okolicznych bandytów. Daj tę notkę Saturasowi. Od tej pory to on jest twoim zwierzchnikiem. Teraz już, ступай к Сатурусу. Niech cię Adano... Super. Czyli tu już nas nic nie nosi. W Korinis. Jeszcze tylko ceremonia i list do mistrza Izgarota. I skończymy odcinek. I to już chyba będzie następny 20 odcinek. To znowu ty? Harad wreszcie skończył produkować broń dla paladynów. Super. W związku z tym mój wybór... Nie, nie jestem zainteresowany, przykro mi. Kiedy indziej. Tak, to zbierajmy się już stąd. Czym prędzej, a posprojektujemy sobie, żeby to było przyspieszone jakoś. Wilki są, na nowo. Proszę bardzo. Tam pewnie też będą gobliny, na nowo. Czyż nie? Nie, nie ma goblinów. A jednak jest. A, tylko jeden. A co tam taki jeden goblin sprawi zagrożenie? Właściwie żadne. Tak naprawdę. Jest, dobra. Wskakuj. Super. No, to czym prędzej dokonujemy tego? Nic nas nie goni? To dobrze. Już miałem nadzieję, że coś mnie zaraz chapnie. A tam się znowu te ścierwa jadę zrespiły. No super, trzeba będzie zrobić porządek, ale to kiedy indziej. Nie doszło do mnie nic na wędrowanie. Żadna wielka sprawa. Okej. Zupełnie się z tobą zgadzam.
Chodzą słuchy o spotkaniu kręgu w twojej gospodzie. Zgadza się. Powinno się już było zacząć. Ciekawi mnie, co ich wstrzymuje. Widzi i słyszy się to i obu. Spotkanie zaplanowano na dziś. Oczywiste. O ile dobrze pamiętam. Mam nadzieję, że nie przeciągnie się jak zwykle. Sam by na to nie wpadł. Aha. Czyli teraz już idą. Dużo by mnie to kosztowało. A, idą już. No proszę. Pojawili się już wszyscy. To żadna tajemnica. Ci, którzy powinni byli przyjść. Zupełnie. A więc Lares, Orlan, Kord, najemnik. Żadna wielka sprawa. Gan, a widziałem już go. Kavalor, no to już znamy się. Martin. To akurat jestem zdziwiony. To mnie wcale nie dziwi. Tutaj jestem akurat bardzo zdziwiony. Save'a zrobimy. A oni się teraz to porozstawiali. Nie doszło do mnie nic na ten temat. No i teraz będzie ta nasza ceremonia. Nikt nie chce wiedzieć. Myślisz, że ja mam lepiej? Tego jest więcej. Wiesz? Dobra, z Laresem gadamy. Mój młody przyjacielu. Zebraliśmy się dzisiaj, aby uczcić twoje wstąpienie w szeregi Wodnego Kręgu. Ci tutaj będą cię teraz mieli na oku. Rzecz jasna, to nie wszyscy członkowie Wodnego Kręgu, więc miej się na baczności. Bez względu na to, czy odniesiesz sukces, czy coś zawalisz, i tak się o tym dowiemy. Niniejszym wręczam ci pancerz gildii. Noś go z dumą, ale nie daj się przyłapać w nim w mieście lub innych miejscach publicznych. Pamiętaj, że nie chcemy się ujawniać. Nikt niepowołany nie może się dowiedzieć, kto należy do Wodnego Kręgu. Nikt nie mówi o Wodnym Kręgu. To pierwsza i najważniejsza zasada. Nie łam jej. Jeszcze jakieś pytania? Dużo by mnie to kosztowało. Jakaś broń? A co z bronią? Naprawdę. Bronią kręgu jest pika, ale każdy członek może używać tego, z czym jest najlepiej zaznajomiony. Oto jedna z naszych pik. Jakoś nigdy nie potrafiłem się do niej przyzwyczaić. Może tobie lepiej pójdzie. Ode mnie nikt się niczego nie dowie. Nikt nie chce wiedzieć. Posłuchał niewłaściwych ludzi. Nie mam czasu na takie Karl. Rzeczy. Karl, aha. Nie mów, że o tym nie Fajnie. Wiesz. Fajnie. Nie musisz mi tego mówić. Jak możesz mi pomóc? Poprzez wspomożenie pracy nad twoją zręcznością. Jeśli chcesz lepiej walczyć bronią białą, pomów z Kordem. To mistrz w posługiwaniu. Gan z kolei chętnie nauczy cię paru rzeczy. Od Martina możesz nauczyć się wiele o paladynach. Kavalorn z kolei umie się podkradać. Zwróć się do Orlana, jeśli potrzebuje. Wszystkie twoje potrzeby magiczne powinien zaspokoić. Dobra. Super. Muszę się zmywać. Nie będę cię zatrzymywać. Udaj się jak najszybciej do Watrasa. On zleci ci pierwsze zadanie. Bracia Kręgu, wracajmy do naszych zajęć. Ciągle nie udało nam się powstrzymać bandyckich porwań. Trzeba rozwiązać ten problem jak najszybciej. Adanosie, dbaj o równowagę tego świata. Jak uroczyście skończył tą ceremonię. Dobra, gdzie te nasze szaty? Niemożne. Dużo by mnie to kosztowało. Niemożne. Co? Siły muszę mieć. Niemożne. Ej, no żartujecie chyba sobie. No to ładnie. Nic mnie już nie dziwi. Witaj w wodzie. Powinieneś teraz i... Powinieneś... Ale przecież ja już byłem u Batrasa. Ciekawe. Tego jest więcej. No dobra, to jeszcze tylko odniesiemy ten liścik. Jeżeli on tego nie widzi. Będzie się czepiał, że go nie odnieśliśmy, kiedy było trzeba. Dobra. Nie będzie problemu, myślę. O, wilczysko sobie zdechło. Chciałem się po prostu pozbyć go, żeby mi nie przeszkadzał bardzo. No i tak pewnie jeszcze spotkam jakieś dzikie stworzenia, które się zrespiły po rozpoczęciu drugiego rozdziału, więc zapewne zaatakują, ale jeśli zaatakują, no to nie będzie za ciekawie dla nich.
Okej, tu już wbiję od razu. Hej! Yo! Mam wiadomość od Watrasa. Co to za wiadomość? List, proszę, oto on. Dobrze, możesz powiedzieć Watrasowi, że odebrałem jego wiadomość. Przyjmij jako zapłatę te magiczne mikstury, na pewno ci się przydadzą. Może. Niechaj i... Dobra. To zrobiliśmy już dość dostatecznie dużo, jak na ten odcinek. Minusem jest to, że farmerzy zginęli i nie wiem, czy to wpłynie na dalszą jakby fabułę gry. Najwyżej będą musiały jakoś dość nielegalny sposób zadziałać. Nie wiem, no cokolwiek, albo po prostu będę musiał to z jakiegoś innego save'a wziąć. No coś się wymyśli, byleby tą grę skończyć. I wiecie co? Ja już bym za jakiś moment skończył odcinek. O! Otworzymy portal, ale wejdziemy do niego w następnym odcinku. Takie coś mogę zrobić. Tylko musiałbym skądś się nauczyć trochę siły, żeby... nie wiem... założyć ten pancerz, no. Bo żeśmy go dostali, ale praktycznie nie możemy, bo plus 9 siły jest nam potrzebne jeszcze. Więc to jest trochę dla mnie bez sensu dostać coś, co wymagają od nas jakiegoś atrybutu. Dobra, wbijamy tutaj. I już zaczynamy. Bo już po prostu nie mogę znieść tych miejsc. Po prostu zbiedzimy tego Jarkendara. Dobra, to już ma czas. Czym? Aha, to żem pomyślał też. Teraz to Saturasa muszę iść, odebrać się pierścień. I dopiero wtedy możemy się zająć. Ło! Zatrzęsło. I to ostro. I dopiero wtedy będziemy mogli już się zająć otworzeniem portalu. A w następnym odcinku, rzecz jasna, już od razu przejdziemy przez ten portal w dość epicki sposób. Dobra, jest nasz Saturas. Hej, ty! Teraz należy do wodnego kręgu. Widzę, że masz na palcu nasz tajemny, wyjątkowy znak. Pierścień z akwamarynem. Widzę też po twoich oczach, że mówisz prawdę. Dobrze. Pozwolę ci wstąpić w nasze szeregi. Pamiętaj, że wiąże się to z wielką odpowiedzialnością. I mam nadzieję, że okażesz się godny. Pewnie. Daj mi pierścień. Otworzę portal. Dobrze. Jako nowy członek naszego bractwa zasługujesz na ten honor. Ale cały czas czekam na wiadomość od Watrasa. Wyruszymy, gdy ją otrzymam. Mam dla ciebie wiadomość od Watrasa. Bardzo interesujące. Weź ten pierścień. Spotkamy się przy portalu. Będę tam na ciebie czekać. Jeśli Nefarius ma rację, portal otworzy się, kiedy tylko umieścisz tam pierścień. O, czyli już magowie ruszają. I zobaczą ten moment, kiedy otworzymy portal. Rzecz jasna, wejdziemy do niego w następnym odcinku. I dopiero wtedy zacznie się nasza przygoda. Dopiero wtedy naprawdę rozpoczniemy nasze już po prostu ekspedycję, że jeszcze tak określę dość jednoznacznie. Okej. Dobrze. I tym akcentem kończymy odcinek.
dziękuję wam bardzo za obejrzenie go. Jeżeli chcecie wiedzieć, co tam się znajduje w tym portalu, może ciastko Oreo, albo nie wiem, paluszki rybne, no to możecie pisać w komentarzu. Oczywiście żartowałem, bo wiem, każdy już wie, co tutaj się znajduje. Jeżeli wam się spodobał odcinek, możecie ocenić, skomentować i zasubskrybować. No i to by było na tyle. I w następnym odcinku dowiecie się, co się tam będzie już działo. Trzymajcie się, na razie, joła.